Siemka, z tej strony Prosout i witam Was w kolejnym odcinku z The Dark Pictures Anthology House of Ashes. Wracamy, będziemy mieli kontrolę nad Jasonem teraz. Co ty chcesz z tym zrobić? My name is Lieutenant Colonel Eric King of the United States Air Force. I'm a chief nuclear engineer of the Iraq Survey Group, tasked with locating hidden chemical weapons. Our mission has uncovered something unexpected. I will now begin an autopsy of an unidentified life form. That's the last one. Should at least slow them down. Long enough to spot them on the cameras. We should reset that chirp wire. Give me a hand. We've been in some fucked up situations before. Never as fucked as this. If I gotta fight these things, there's no one else I would want by my side. Yeah, don't go banking on anything. We're gonna have to work pretty hard just to stay alive. Me and you, though, we can handle that shit. What would I do without you? Yeah, well, you find yourself alone. You're gonna have to put your big boy pants on and fight him. I don't think my mom packed them. This is something else. You think? I wonder how many places like this we've bombed without a second thought. These relics are better off in the dust. What's your problem? These people didn't ask for this war. Well, I don't remember them showing much respect for New York City a couple years back. So now all brown people gotta suffer, that it? That's not what I meant. You know me better than that. Yeah, I thought I did. All I'm saying is that this country has its fair share of monsters, right? Does it now? When we're back home, we'll laugh about it. Yeah, maybe you can tell me how you feel about us black folks. Mailman 2-1 Actual, this is Dropkick. Request update, over. 2-1 Actual receiving. Cameras are green and the holes have been demolished, over. Good work, Lieutenant. Shoot through the eastern corridor and be on your guard. I hear you. Over and out. At approximation, the creature is 8 feet tall, bipedal, winged. Wing webbing appears to be affixed to its forelimbs and to the digits of its hands. Epidermis looks to be smothered in some sort of excretion. Underneath it is diseased, almost. The creature is starting to rapidly decompose in death. Dropkick, this is Mailman 2-1 Actual, approaching Eastern Passage. Over. I see you. Christ, these doors took a hammering. Those things must have come through here in force. Whoever manned that weapon took a stand and held them off. Before they got massacred from behind.
These creatures aren't dumb. They're predators. Bet your bottom dollar if they came this way before, they could come again. Dokładnie. Jason dobrze mówi. Fortify the temple. It's the closest I've been to hell. Staked woman, przebita kobieta. Zmarła kobieta z jakimś zielonym dłutem, który przebił jej klatkę piersiową. She do to deserve that. Killed by a stake through the heart. Pretty sure those creatures didn't do this. Who did? I don't know. Buffy? Buffy. Pogromca vampir. Maybe you should hold on to that. Never know when you're gonna need a sharpened stake, right? Traits updated, pragmatic. O, czyżby kolejny dziennik Randolfa? Hapless, Wanderers, ja cię pierdolę. Hapless, nieszczęśliwy? Hapless to jest nieszczęśliwy? Ale dziwne. Myślałem, że po prostu unhappy i tyle. Lol. Że musieli, że strach, który poczuli, to nie jest to, czego chcieliśmy, to, co chcieliśmy pokazać. Gdy Mary zapytała, co to jest, Bradshaw Nudet skinął głową do Krała, który zniszczył ten dynamit. Aha, ej, patrzcie. To, co znaleźliśmy, co wam pokazywałem nawet oddzielnie. Ta część dziennika zawiera szczegóły odkrycia dziwnego i niewyjaśnionego świata, który znajduje się pod świątynią. Blowing a hole through the rock face, we found a gateway to a strange world below. A phosphorescence emanated from beneath, casting its eldritch light over us all. Lady Bradshaw was insistent that we descend further. Perhaps Mary is right, and Bradshaw is becoming reckless and uncontrollable. But I can't stop thinking about what's down there.
I am now working with Crow and Pullman to set up a winch and elevator to descend into the shaft. What mysteries lie below, I wonder, undisturbed by the world above. What's that? Says they found something weird down here. Yeah, no shit. Oh. O kurde, kogoś rozbryzgało nieźle. Found in bloodbath. Zaczęliśmy nowy rozdział. Okej. Bloodless corpse. Bezkrwiste ciało. Bezkrwiste ciało z dziwną punkturą, którą ma na szyi. Patrzcie, te demony chyba żywią się, że jak już zabijają człowieka, to wysysają z nich krew, no normalnie właśnie jak nietoperze. Looks like he's been drained dry. Gotta be one of those explorers. More crap. What'd you find? Nothing that's gonna get us out of here. Cylinder seal. Cylindrowa pieczęć w starożytnym mieście. No, powiem wam, że dosyć dużo już tego mamy. Right now I couldn't give a crap if it was the crown jewels of England. Dosyć dużo sekretów zebraliśmy już tutaj. Masz chyba 4. Dajcie mi więcej. Chwila, chwila. Dobra. No. Looks like a good choke point. Any of those freaks coming up from below are sure to pass through here. Set some charges? Yeah. Yeah, rig these pillars for maximum coverage. More likely to see the trip wires, though. You think those things can tell a difference? We shouldn't underestimate them. We mine the sides. We're more likely to catch them out. Smaller spread, but the explosives are better hidden. What do you think? Those things are devious fuckers. You're right. We plant the charges to the side of the hall. All right. Then we'll see this one coming. I can hear your brain ticking away. What is it? Should have given her a second warning. Fuck, man, I wish I hadn't asked. I'm through talking about this. Yeah? What's left to say? You know that checkpoint was a prime target for suicide bombers. We had to act in the moment. We had to make a call. It was the wrong call. Well,
Why is it that no one ever tells it straight? Everyone just makes up bullshit to get by. That's why we're in the sandbox in the first place, right? I just want the truth, Jason. Shooting that woman messed with my head. You seriously gonna tell me it didn't mess with yours, man? We fucked up. If we make it out of here, we'll face up to that. If we die down here, maybe it's what we deserve. You know I was seeing Rachel. Are you serious? Been 3 weeks. It's armed. Dropkick, this is Mailman 2-1 Actual. We're at a stairwell leading down into a maze. Please advise, over. Acknowledged. Pull back now and secure the perimeter. Dropkick out. Wiecie co? Ja się boję, że ja ustawiłem te pułapki i Rachel się w nie wpierdoli tak, że ja nie będę mógł jej nawet uratować, że ja nie będę miał na to wpływu. No. I chyba jesteśmy w tej... w tej krwawej... wannie, the pit. O cholera jasna, no teraz to nieźle to wy... Co tu robi łódka drewniana? What the fuck? Pierdolę, ja bym się chyba pożygał. Nie bym miał chodzić w takiej krwi. Myślałem, że to się świeci, a to... coś innego się świeciło. O, tam się coś świeci. To nie może być nic dobrego. Karta AI do tożsamości należące do... O kurde! Należących do tego... do medyka znalezione między ciałami w... na samym dnie... Nie wiem, co to jest czasem. Na samym dnie tego gówna. Sanitariusz został został uznany za zaginionego. I możliwe, że to ciało może się znajdować właśnie tutaj. No ciekawe. Powiem wam, że dużo tych znajdziek już mam. Z połowę na pewno.
O kurde. Starożytny hełm. Starożytny hełm z nieznanym początkiem, zawartym taką, powiedzmy, śladem pazurów. O, coś takiego bym powiedział nawet. Jezus Maryja. Okej, ominąłbym coś. O, piąty ten dziennik Randolfa. Aha. Ta część dziennika wyjaśnia, jak Mary Hutchison fell ill to. Aha, że zachorowała na dziwną infekcję podczas pracowania w Komnacie Gwiazd. Chyba tak. 28th of December. Special God feature forgives. unlocked. For days we have studied this dead, silent realm and its entombed abominations. Now the horrors have come for my own dear Mary. Crow found her unconscious in the Star Chamber, her notes scattered around her. He carried her back to our supply room and laid her down in one of the cells. When Bradshaw learned what had happened, she was evasive about Mary's work down there. As I cleaned my wife's face, she spoke to me in a fever, sounding distressed and confused. I have resolved to keep a vigil over her. I pray her fever abates so we can escape this cursed place. Gdy doszliśmy do dna, Krau could not prevent, to znaczy prevent, Jezus, priviet, kurwa, normalnie. Zapobiegać. Nie mógł zaprzeczyć samemu sobie. Przed nami Aha, dobra. To już nam sam Randolph opowiadał o tej infekcji Mary. Coś mi się wydaje, że może i nawet Rachel mogła się teraz czymś zakazić, czy coś. No bo to jednak
nie jest zbyt kurwa sterylne miejsce. Co, kość sobie podpalisz? Będziesz kość... A, dobra. Czego? Ja w ogóle się nie rozglądałem. Saliva. Science Notes. Notatki naukowe. Te notatki z maszyny do pisania. Aha. Że te stwory nazywają się Saliva. I ma bardzo trujący i toksyczny efekt na ludzi. No ładnie. Ej, ale weź to jeszcze. Zebraliśmy do butelki czarny present nie wiem, a że jakiś stwór wyszedł z kokonu. Ja i inni, którzy poczuli substancję, dostali palpitacji serca i podniesioną wizję strachu. Tak to nazwijmy, może. Niektórzy zgłosili dziwne wizualne efekty, tak samo jak zmiany na kolory. Boże. Musieliśmy zabezpieczyć próbki z saliwą ze strony, gdzie M została zaatakowana. Chodzi o Mary? Zapach, który dominował te respiratory, został użyty, aby zebrać te próbki. Zaleciliśmy użycie masek przez cały ten czas podczas noszenia tych próbek, aby uniknąć bycia zainfekowanym. Czy to jest coś podobnego jak grzyby? Chyba tam coś takiego pisało.
Nie no, dobrze szedłem. Nie, bo to kapie z tego, a ja myślałem, że tam jest. Jakieś powietrze czy coś, ale tam coś za mną chodzi. Ja pierdolę, weź ty się odpierdol. O nie. Stay calm. O cholera. Cholera. Run. Clarice. Now, go. Dobrze, Clarice. Co ona w ogóle tutaj robi? The creature has powerful claws and fangs formed from hardened and identifiable tissue. Two of the incisors appear grossly malformed and discolored. Oddly out of place. The membrane surrounding the specimen seems to originate from its mouth. Blood is like nothing I've seen. I'll now perform a UV sweep to further inspect the fluids. Bearing updated. Erik spalił jedno stworzenie za pomocą lampy UV podczas autopsji. Kolczak, is that you? No nieźle. Salim? Looks like a line out. Maybe we can get the ray you're working and send a signal out. It's worth a shot. A long shot. No, we don't even know if there's a working transmitter on the surface. Those wires gotta go somewhere, though. You think they still work? Well, looks to me like they're just snagged up. Don't feel much like climbing out there. Popoleta. O kurwa. Czekajcie. Gra zdalna zacina. Shit, Joey, it's me. Dobra. Oh my god. O kurde. Z
co w tych demonach jest takiego, że one są aż tak... aż są tak czułe na to światło UV. Super, że się udało. I na razie nam naprawdę dobrze idzie. Dobra. Ale słuchajcie. Defeat Joey. Okej. Słuchajcie. To by było na tyle. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Zapraszam do lajkowania, komentowania oraz subskrybowania. Na razie i cześć, do zobaczenia w następnym odcinku z The Dark Pictures Anthology House of Ashes.